Klimatyzacja jest rzeczą bardzo ważną, szczególnie przy obecnych zmianach klimatycznych, ale też trzeba ją w sposób umiejętny użytkować. Najpierw musi być sprawna, odgrzybiona, dobity czynnik przed wyjazdem, czyli jest to jeden z elementów obsługi tego pojazdu. Radzę wykonać to w sposób prawidłowy i w profesjonalnym warsztacie, to się naprawdę, naprawdę opłaca. Jak zrobimy to na zasadzie też, że wiadomo, czynnik jest drogi, zrobimy to u kolegi, może dojść do sytuacji rozszczelnienia układu, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego. To nie może być tak, że schładzamy się do temperatury 19-18 stopni w środku, a na zewnątrz mamy 38-39. 2-3 wyjścia z samochodu na postoju w takich warunkach i z wakacji mamy szpital. Praktycznie dzieci nam się pochorują, będą katary. Efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Trzeba stosować to w sposób umiejętny, czyli okresowe temperatury, nie za duże, wentylacja samochodu. Po prostu ma to być schładzanie, a nie mrożenie nas. To nie ma być lodówka. Czyli użytkowanie to jest w interesie naszego wewnętrznego zdrowia, samopoczucia i zdrowia na wakacjach.